tam widać, zaraz telefonem jeszcze zbliżę. Ale tam widać ten płot. Tam jest granica. Mogę je wysunąć kamerę. No nie trzeba. Tam już za tym płotem jest Białoruś. Tam ten las. Widzisz ten las, Natka? To jest już Białoruś. To jest ten mur, słynny mur, płot. Płot, to nie mur, płot. Zobacz, kolce są na górze. Kolce na górze i tam już jest Białoruś. Nigdy nie byłam tak blisko. No widzisz, i to jeszcze Białoruś. Takie dźwięki. Dobra, zachowujemy spokój. Cmentarz prawosławny. No, na wiele to się nie różni od naszego, poza krzyżami innymi, no nie? Tak, krzyż. O, i cerkiew taka, jak u nas kapliczki są, nie? Mhm. Tak? Patrzcie. Tak. Jaki przewrócony grób. Stare takie nagrobki jeszcze. A wiesz jak królowa macha? Cerkiew świętego Jerzego w Jurowlanach. A co to, to zamknięte? Nie, myślę, że to trzeba... O! Właśnie. Wszystkie cerkwie są właśnie ogrodzone takim murem z kamieni. Porośniętym tem. Z tej strony w całej okazałości. Idziemy dalej. Chociaż z zewnątrz możemy popodziwiać. O, też jakiś turysta. Z twarzy trochę znajomy, jakby Piotr. Oczywiście krzyż. 988 rok, 1988. I gdzieś w oddali słychać burzę. Jeszcze z tej perspektywy, zza ogrodzenia murku, tak się prezentuje. Zobacz, Kacperku. Wjeżdżamy. Mam widzę, Kacperku. To jest rzeka Supraś. Do miejscowości Supraś na moście. Nad rzeką Supraś. Nad rzeką Supraś. Tak. No tak, tak. Jesteśmy w Supraślu. Idziemy zobaczyć monaster. Zobaczymy, czy jest otwarty, czy da się wejść. O, 15. Zamknięte z powodu pandemii. Od 1 kwietnia do 30 października w godzinach niedziela w godzinach 12-16. Aha. Ja to myślałem, że takie coś to stoi na jakimś, wiesz, na rynku, na środku, nie? Wiesz, co chodzi? No w ogóle tak tam, to jest tak ogólnodostępne miejsce. Tutaj też, wiesz, położyli te kratki, to jakby coś. Mama, spędzę. Widzisz, no. Niestety, zamknięte.
uciekamy do samochodu, nie? Zaczyna padać. Zaraz się rozpada, tak jak po drodze lało. Zobaczcie, dzieciaki, jaka chmura. Tak? Jak z Ilunie zaraz. No. No to tak, i wtedy jest deszcz. Bo te duże, to jest deszcz. Przepowiesz, to przepowiesz, nie? No bo, no widzowie, to jest ważne słowo. Jak zauważycie, że pada deszcz i świeci słońce, to pamiętajcie, że po deszczu zawsze będzie tęcza. Po burzy zawsze wychodzi tęcza. Ale nie, bo jak... Gdy jest słońce. Jak pada deszcz i jest słońce, to po deszczu już wychodzi tęcza. I mieliśmy przykład, że tak było i tym razem, nie?